kochani, witam Was bardzo serdecznie w dzisiejszym vlogu. Dzisiaj vlog po urodzinach. Niestety Wiktoria ma jakiś katarek, mam nadzieję, że nie będzie chora. I pokażę Wam, co Wika dostała na urodziny. Wiktoria na urodziny dostała takiego konika na biegunach od swojej chrzestnej. On tutaj głośno śpiewa, ale nie będę go włączała, bo to jest naprawdę głośno, jeszcze wszyscy śpią. Dostała taki namiot z kulkami, garnuszek śpiewający i domek. Laleczkę. Pobawmy się. Chodźmy razem na spacer. Lubię, jak się ze mną bawi. Tak, to twoja lala, prawda? Dodatkowo taką spacerówkę i lalkę, takiego bobasa również rozmawiającego. O, tak sobie śpiewa. Tak, lala, to jest bobas twój. Oczywiście jeszcze siatkę słodyczy, ale to wiem ja. Prawda? Resztę to chyba dostała już pieniążki, więc mam nadzieję, że o niczym nie zapomniałam. Więc ma teraz takie super nowe zabawki i oczywiście jest nimi zachwycona. A w namiocie to nawet mama siedzi, prawda? A co? Mieszczę się. Przyszłam na górę się ubrać i od razu pokażę Wam jeszcze jeden prezent, już nie taki zabawkowy. Wiktoria dostała od swojej przyjaciółeczki, jak widzicie tutaj piękne zdjęcia i super ramka, ale co najpiękniejsze, dostała bransoletkę. Postaram się wyostrzyć i Wam pokazać jakoś. Wygląda ta bransoletka, tutaj Wiki próbuje mi ją zabrać, ale ja jeszcze chcę Wam pokazać. Jest różowa z napisem najlepsza przyjaciółka. Okej, już ją straciłam. Ja już się pomalowałam, ubrałam, jak widzicie. I przed chwileczką przyjechał do mnie kurier z moim pierwszym healthy boxem, więc za chwilę pokażę Wam, co znajduje się w środku. Także otwieramy i sprawdzamy. Tu chyba jest rozpiska. Tak, co tu się znajduje? Tutaj jakieś batoniki proteinowe. Jakaś taka duża ulotka. I co tu jeszcze jest? Tu coś jest. Chias. A, jakiś kod rabatowy, okej. Wyszłam na dwór, żeby pokazać Wam zawartość tego healthy boxa. Po prostu tutaj troszeczkę ładniejsze światło jest niż u mnie w pokoju. I tak, tutaj mamy całą rozpiskę, co się w nim znajduje. I pierwsza rzecz to jest, upiecze Ci się mieszanka chleba bezglutenowego z czarnuszką. I wygląda on tak. To jest produkt polski, 100% wegański. 500 gram. Tutaj macie skład i jak się go przygotowuje, więc możecie sobie zapauzować. Więc to jest pierwsza rzecz. Boksa z edycji szkolnej, wrześniowej. Drugą rzeczą z naszej listy jest hummus paprykowy. 160 gram. Ja bardzo lubię hummus na kanapki z pomidorem, więc na pewno go zjem. I ciekawe, czy będzie dobry. Zobaczymy. Kolejną rzeczą, już trzecią, są to jagody goji. I powiem Wam tak szczerze, że ja nigdy nie próbowałam jagód goji i myślę, że to będzie dobry dodatek do mojej codziennej owsianki. Więc na pewno przetestujemy. Czwarta rzecz. Tą rzeczą jest baton proteinowy. Ja mam o smaku karmelu i powiem Wam, że na pewno oddam go Danielowi, bo on lubi takie rzeczy właśnie. I na osłodzenie mamy chias. Zaraz, co my tutaj mamy? Poznaj naszą nowość chias. Zdrowo orzeźwi Cię o każdej porze. Wybierz smak marakui, baobabu, zielonej herbaty i ciesz się w pełni naturalnym naparem z herbaty, soków owocowych i superfoods. Będziemy próbować. Ale żeby nie było, że pokazuję Wam tylko zawartość, mam również dla Was coś super. 10% rabatu na cały asortyment, na hasło HealthyBox8. Będziecie mieli ten kod w opisie, także serdecznie Wam polecam i zapraszam. We'll be right back.
wiecie co, nałożyłam dzisiaj tą sukienkę, ale zdecydowanie muszę się przebrać, bo jest bardzo ciepło na dworze i będzie mi za gorąco, więc przebieram się, idę ubrać Niunię i będziemy się z nią bawić. A gdzie ty tu jesteś, księżniczko moja? Mama idzie do ciebie. Co ty masz? Piłeczki? A to po kinder niespodziance, tak? Tak? Daj mamie. Daj mamie. Puste. Zamkniemy, co? Gdzie mama się schowała? Gdzie się mama schowała? Do namiotu, tak? Do namiotu. Wam się szczerze, że od wczoraj oglądałam Vlogmas, a nawet od przedwczoraj oglądałam Vlogmas Angdiax, już wszystkie obejrzałam i zabieram się teraz za Vlogmas Glam Pauli z tamtego roku. Powiem Wam, że nie mogę się doczekać tego okresu. Marzy mi się w tym roku mieć fajny początek do Vlogmas, ale nie bardzo wiem, jak to zrobić. Może ktoś z Was bawi się grafiką i zrobiłby mi coś fajnego, a jeśli nie, to... Muszę pomyśleć, może coś nagram i podłożę muzykę i to właśnie będzie mój początek. Nie wiem, nie wiem. I tak, zdaję sobie sprawę, że jest wrzesień, a ja mówię o Vlogmas. Buzi dajesz Lali? Daj buziaczka Lali. Też buziaczka? O, jak pięknie Niunia całuje Lalę, super. Daj jeszcze raz buziaczka. Daj buziaczka Lali. Mua, pięknie. Ale miłość, tak! O, jak ty całujesz Lalę! Lubię, jak się ze mną bawisz. Ojejku, jejku! Czy wy to widzicie? Co to za słodziak? Wiktoria niestety oprócz katarku zaczęła troszeczkę kaszlać. Ale to nic, idziemy na krótki spacerek, troszeczkę pooddychać świeżym powietrzem. I wrócimy, to Wika pójdzie na pierwszą drzemeczkę. Bo jak widzicie, pogoda jest piękna, chociaż pokazywałam Wam kwiatki. Tak, pogoda jest śliczna. Porządki robisz? Te spodnie dzisiaj miałaś, ale są za ciepłe, bo dzisiaj jest cieplutko. Prawda? O, ty tu. Tata, tata, tata. Gdzie ten twój tata? Gdzie twój tata? Tata. I huśtamy się. Ale ciepło. Pomachaj. Zrób papa. Jak się robi papa? Tak się robi papa, pięknie. Ja właśnie wstała ze swojej drzemki i powiem Wam szczerze, że coś mi się wydaje, że bez lekarza się nie obędzie z tą chorobą jej. Bo jakaś jest taka zachrypnięta. Katar ma jeszcze większy niż rano, także chyba jutro będziemy musieli iść do lekarza. Tak, Wiktoria? Co ty na to? Gdzie ty się tak rozchorowałaś? Ojej! Gdzie się tak rozchorowałaś? A! Tak, choroby teraz po tobie nie widać. Chyba się wyspałaś, prawda? Tak piękna pogoda, że wzięłyśmy sobie namiot Wiktorii i wyszłyśmy na balkon. Super jest, prawda? Gdzie ty uciekasz? O-o! Coś nam tu zwiało. Dach nam zwiał. Gdzie nasz dach? Zwiało nam dach. O-o! Ale jest piękna pogoda, wiecie? Ja tutaj o Vlogmas niedawno mówiłam, a tutaj jest tak gorąco. Super, możemy sobie posiedzieć na balkonie. To się po prostu jakby nadal były wakacje, więc super. Żółta ściana, a to oznacza, że idę do Biedronki. Jadę już do domu, byłam w Biedronce po pampersy, bo nam się kończą. I wracam do Niuni. Daniel przyjechał już do domu, także chwilę posiedzimy razem. Paksiu,
to tak sobie odpoczywa. Będziesz mnie odprowadzić, tak? Lilianno! Panno Lilianno! Kolację, wypiłam sobie kawkę taką delikatną i idę na dół montować ten filmik. Mam nadzieję, że uda mi się również jutro nagrywać, a jak nie, to pojutrze zobaczymy. A tymczasem, tak jak mówię, zmykam na dół. Dziękuję za oglądanie, widzimy się niebawem, na pewno. Pa, pa!